Mszę świętą dziękczynną za plon odprawił ksiądz prałat Mirosław Miłek, proboszcz parafii. Zgodnie z tradycją dożynkową podziękowano rolnikom z terenu powiatu sieradzkiego za ich ciężką pracę. Poświęcono też wieniec dożynkowy i chleb upieczony z mąki z tegorocznego zboża. W wydarzeniu uczestniczyli Mariusz Bądzior, starosta sieradzki, Konrad Wilczyński, wicestarosta sieradzki, Małgorzata Jurkowska i Tomasz Baliński, członkowie zarządu powiatu sieradzkiego. Michał Wzgarda, przewodniczący Rady Powiatu Sieradzkiego, radni Rady Powiatu Sieradzkiego, mieszkańcy oraz zaproszeni goście. Dziękujemy Bogu za zboże, które od Niego pochodzi, z Niego, z Jego łaski, z Jego dobrodziejstwa i za chleb, za Boże dary. Dziękujemy za polską wieś, za ojczystą ziemię, za każdą ojcowiznę, na której gospodarzycie. Dziękujemy Wam, rolnicy.
Przypominamy, decyzja o odwołaniu jarmarku została podjęta w oparciu o ostrzeżenie meteorologiczne oraz hydrologiczne dotyczące gwałtownych zjawisk pogodowych mogących wystąpić właśnie w tym terminie.